Panie trenerze, jesteśmy po pierwszym meczu i mamy pierwsze 3 punkty w tym sezonie. Jest pan zadowolony z gry dzisiaj? Połowicznie tak. No, ten mecz źle się rozpoczął, w sensie tej szybko straconej bramki. Widać było po zespole, że wprowadziła ona taki duży niepokój. I ta nasza gra do przerwy, mimo że próbowaliśmy przeprowadzić akcje ofensywne, no, pozostawiała sporo do życzenia. Ale to wyczuło się pewną nerwowość w zespole. Natomiast po przerwie szybko strzelona bramka, zagraliśmy zdecydowanie odważniej. No, wspaniałe dwie kontry, bo rzeczywiście przyznać, że i w bardzo dobrym tempie i świetnie wykończone. Także ta gra po przerwie zdecydowanie odważniejsza, zdecydowanie bardziej emocjonująca. Na pewno oceniałem całe spotkanie, jestem zadowolony, bo nie ukrywam, że po tych zmianach, które miały miejsce, po tym takim krótkim okresie przygotowawczym, gdzie właściwie 2 tygodnie prowadziliśmy selekcję, więc tylko 2 tygodnie pracowaliśmy, to jakość tego meczu, szczególnie drugiej połowy, była dobra. No i myślę, że dla zawodników bardzo istotne, bo takie zwycięstwo wzmacnia. Jeszcze duże rezerwy drzemią w tym zespole, jeśli chodzi o zgranie, czy o umiejętności samych graczy, jak pan to widzi? To zobaczymy w najbliższym czasie, bo mamy sporo zawodników nowych, jeżeli chodzi o kadrę, i sporo zawodników bardzo młodych. No niewątpliwie, jeżeli chodzi o tych najmłodszych, to jest kilku zawodników w moim przekonaniu o sporym potencjale, ale również i zawodników, którzy nie mają żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o grę w seniorach, więc to będzie wymagało chwilkę czasu, żeby ich wprowadzić na ten poziom. Natomiast myślę, ten zespół, jeżeli będzie taki wzmocniony psychicznie, no to powinien z każdą drużyną walczyć. To jest nasz cel. My sobie nie stawialiśmy jakichś celów sportowych, bo to jest wielka niewiadoma. Natomiast dla nas zadaniem jest to, żeby w każdym meczu być groźnym, w każdym meczu walczyć o 3 punkty. Tutaj walki o 3 punkty życzę również za tydzień z Ursusem i dziękuję bardzo za rozmowę, trenerze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.